Dziewczyny tutaj dopingują jak tylko mogą. 3 minuty 40 sekund do zakończenia ostatniego meczu turnieju o Puchar Krainy Stu Jezior. 53 wygrywa 11 Warszawa, która tutaj zdominowała ten turniej, pokonała wszystkich. Najtrudniejszy mecz chyba mieli derbowy z Pruszkowem, ale też dali rady, jak najbardziej zasłużone zwycięstwo. Nie wiem, czy tutaj trener też robi dalszą selekcję do kadry, bo wiem, że na Mazowszu kadra nie jest zamknięta i jeszcze każdy chłopak ma szansę się dostać, prawda, Noemi? Ilu to, panie trenerze, jest kadrowiczów dzisiaj? Ile kadrowiczów jest tu w zespole? Czterech. Ale szeroki. Szeroka kadra. Czterech szeroki, trzech z pierwszych takiej na razie. Żeby tylko pana drużynie kadrze kontuzje ominęły i zdrowi byli. Zdrowi byli. Ciężka praca, ostatni mecz. Czy 19. Myślę, że turniej się udał. Jest pan zadowolony organizacyjnie. Drużyny też są zadowoleni. Zrobicie za rok znowu? Oczywiście, wie pan, że już zapraszamy. Dziękuję, w tym samym podobnym czasie. Myślę, że tak. Chłopcy, wprawdzie nie wygrali meczu, ale pokazali się z dobrej strony, mi się wydaje, nie? Okazaliście się bardzo gościnni. Zaczekaj, kozioł, zaczekaj, kozioł! Ale jak pan ocenia ten turniej, a ten poprzedni, ten pierwszy, jeżeli chodzi tutaj o poziom? Zdecydowanie ten turniej ma wyższy poziom, mimo że tam też była finalista mistrzostw Polski, Pera Poznań, która wygrała w tym roku, jednak na tym roku jest ten poziom bardziej wyrównany, można powiedzieć, i wyższy generalnie. Po przekroju wszystkich zespołów. No. Zobaczymy znowu jakiegoś finalisty mistrzostw Polski z tego. Mam nadzieję. Myślę, że zespoły będą chętnie powracały, te, które już brały udział w turnieju i w edycji zeszłorocznej i tegorocznej. Mam nadzieję, że chętnie do tych osób powrócą i będą chcieli walczyć tutaj o Puchar Krainy Stu Jezior. Właśnie, do takich pięknych okolic się wraca. Szkoda, że to nie jest zrobione latem. Zróbcie jakiś kamp. Możemy pomyśleć. Mamy baza noclegowa. Wystarczy mały kamp. Ja muszę iść z drugiej strony, bo tutaj mi światło troszkę wpada do obiektywu. Dwie i pół minuty, proszę państwa, i zakończy się ten wspaniały maraton koszykarski w Międzychodzie. Za chwileczkę rozdanie nagród, na co wszyscy czekają. Czekał, aż trafił. Brown, numer 99. Ale walczą chłopacy, ale walczą na całego. Nie odpuszczają. Jeszcze zmiany. Rafał Fiszbach wraca do gry. A rzuty wolne wykonuje Kasper Żołk. Brawo dla Kaspera. 2 minuty.